Kończymy ten rok uwodzenia w Domu Kultury Świt i cieszę się, że tutaj mogliśmy celebrować swoiste święto muzyki, że przyszła bardzo duża publiczność i dzieliliśmy się albumem dla nas szczególnie ważnym, płytą Uwodzenie. Uwodzenie narodziła się z ziarenka, które dostało swoją moc od wody, wykiełkowało i myślę, że narodziło się coś zupełnie nowego dla nas. Ta woda gdzieś nas poniosła w zupełnie inne krainy, w świat, którego jeszcze nie doświadczyliśmy. W roku 2012 Łukasz Maurycy Stanaszek zaprosił nas, pokazał, opowiedział, a jednocześnie poprosił o przygotowanie muzyki do swoistego opus magnum, które przygotowywał wiele, wiele lat. Nadwiślańskie Urzecze, przepięknie wydany album z świadectwami z epoki, z fotosami, relacjami, opisami etnograficznymi. Od tego momentu, można powiedzieć, zakochaliśmy się w Wiśle i w Urzeczu i bardzo często wyprawialiśmy się tym szlakiem. Płyta Uwodzenie to jest album inspirowany Urzeczem, mieszkańcami tego regionu, opowieściami związanymi z tym niezwykłym miejscem, ale przede wszystkim jest ekspedycją po dzikiej i wolnej rzece, jaką jest Wisła, ostatniej takiej w Europie, nieuregulowanej, która też oddaje charakter Polaków. Koncepcja tej płyty wyszła z tego, że chcieliśmy dać ludziom wytchnienie w muzyce. Chcieliśmy pokazać spokój, medytację,
Chcieliśmy przywołać wodę, która płynie, wiatr, który owiewa nas na żaglówkach. I tak wyklarowała się nam właśnie koncepcja, która najpierw została zrealizowana na filmie Zaginione Urzecze. Później została wzbogacona muzycznie i tak powstała nasza płyta. Uwodzenie jest dla mnie swoistego rodzaju powrotem do domu. Po tym, jak na płycie Święto Słońca mieliśmy długie, dalekie wyprawy, dosyć egzotyczne, po tym, jak na Reakcji Mazowieckiej też byliśmy tak naprawdę gośćmi w cudzych domach, tak Uwodzenie jest bardzo nam bliskie, mi jest bardzo bliskie, wypływa z naszego wnętrza, bardzo powoli w nas dojrzewało. Kiedy przygotowywaliśmy tę płytę, staraliśmy się przypomnieć te nasze ekspedycje krypami wzdłuż urzeczańskich Bindug i oczami wyobraźni wizualizować sobie rzekę, jej moc, każdym dźwiękiem. I kiedy rozmawiamy sobie z naszymi słuchaczami i oni opowiadają, że kiedy słuchają Uwodzenia i zamykają oczy, doznają takich iluminacji, że natychmiast gdzieś teleportują się nad Wisłę, że słyszą ją oczami i uszami wyobraźni. I to jest najpiękniejsze, co może być, bo to było szalenie trudne zadanie, żeby w ramach pewnego konceptu przywołać ducha rzeki. Z dawna dawnego rzeceń kaciecy Słyszałam już wcześniej o kapeli ze wsi Warszawa, ale nigdy jeszcze przedtem nie byłam na koncercie na żywo. Jestem pod wrażeniem. Jest to niewątpliwie w swojej kategorii najważniejsza kapela. Jeśli nie na świecie, jeśli nie w Polsce, to na pewno w Warszawie. To jest muzyka, w której się można zatopić i słuchać bez końca. Uwielbiam to połączenie właśnie takiej tradycji z nowoczesnością. Jest to doskonały album, kontynuacja drogi zespołu. Bardzo polecam i płytę, i koncerty, i wspaniałych ludzi. Wiatry cykioną, wianecek schroną pod winem. Hej, pod winem, pod zieloneńkiem winiekiem. Widzieliśmy renesans życia na rzece. Rzece, która przez całe dekady po wojnie była odsunięta plecami, odwrócona od Warszawy. Powstały bulwary wiślane, stało się to miejscem najbardziej popularnym dla warszawiaków, więc zupełnie czymś naturalnym było opowiedzenie muzycznie historii tego miejsca. To jest rzeka, która zachwyca i zaskakuje niesamowicie różnorodnym krajobrazem. To jest jedna z najpiękniejszych rzek w Europie i świecie. Z miłości do Wisły, do Urzecza, do Mazowsza jest ta płyta.